Portal WRC.pl. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zorganizowano 9. Powiatowe Targi Edukacyjne. Targi kierowane są do młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli. Celem targów jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych działających na terenie powiatu wągrowieckiego. Po raz 9. zostały zorganizowane przez powiat wągrowiecki Powiatowe Targi Edukacyjne. Jest to wydarzenie na miarę powiatu jedno z ważniejszych. Pokazuje osiągnięcia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wągrowiecki. Naprawdę mamy czym się szczycić, mamy wspaniałą młodzież, która już uczęszcza do naszych szkół, ale oczekujemy, że po dzisiejszych targach wielu gimnazjalistów podejmie decyzję, aby się spotkać ze swoimi starszymi kolegami w szkołach prowadzonych przez powiat wągrowiecki. Stawiamy na rozwój bazy, kształcimy w nowoczesnych, nowych zawodach. Mamy bardzo szeroką ofertę, która właściwie jest skierowana dla każdego, który chce się rozwijać w wymarzonym kierunku. Targi edukacyjne były okazją do wręczenia uczniom stypendiów starosty wągrowieckiego Tomasza Kranca za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017-2018. Wręczono również nagrody laureatom powiatowych konkursów. Po części oficjalnej nadszedł czas na zapoznanie się z ofertą prezentowaną przez poszczególne szkoły. W naszej szkole mamy profile takie jak MatFiz, MatGeo, BioChem, BioPol, a mamy także humanistyczny. Na profilu biochemicznym uczymy się po 6 godzin chemii i biologii. Mamy zajęcia, które obfitują w wiedzę. My jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do matury. Mamy powtórki różnego rodzaju, które upewniają nas w naszej wiedzy. Sądzę, że każdy, kto wybierze klasztorną, będzie bardzo zadowolony i nasza szkoła spełni jego oczekiwania. W tym roku, tak jak zresztą w ubiegłych latach, postawiliśmy na stanowisko, które jest dość nowoczesne. Mamy jak zwykle bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Prezentujemy kilkanaście różnych zawodów. W tym roku dodatkowo każdy gimnazjalista może sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, które jest jednocześnie formą reklamy i zaproszeniem na drzwi otwarte, które już niebawem 14 kwietnia o godzinie 10. Jesteśmy z Goraja. Nasza szkoła uczy zawodu leśnika i nauka trwa 4 lata. W trakcie targów nie zabrakło stoiska Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Gołańczy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. Dzisiaj na 9. Powiatowych Targach Edukacyjnych w Wągrowcu wystawia się również Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Oto nasze stoisko przygotowane w całości od początku do końca przez naszych wychowanków. Przygotowywaliśmy się tutaj w ciągu ostatnich 3 tygodni bardzo intensywnie. Tutaj na stoisku tym prezentujemy praktycznie całą działalność naszego ośrodka. Tak? W placówce naszej funkcjonuje wiele kółek zainteresowań, które faktycznie bardzo mocno przyciągają naszych wychowanków. Począwszy od nauki gotowania, koła plastycznego. Bardzo szeroko tutaj działamy w sferze sportowej, o czym świadczą nasze puchary. Podczas dzisiejszych targów edukacyjnych, 9. już powiatowych, przygotowaliśmy jak zwykle, jak co roku, stanowisko informacyjne Urzędu Pracy, które powiązaliśmy wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP. Dla młodzieży odwiedzającej mamy przygotowane spektrum publikacji, broszurek, ulotek, które mamy i swojej produkcji, jak i także materiały przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Ponadto przygotowaliśmy 2 stoiska komputerowe, które obsługują pracownicy. Na komputerach są testy edukacyjne, preferencji zawodowych, predyspozycji zawodowych. Wszystko młodzież może u nas sobie zobaczyć, przejść taki test. Ponadto, żeby zainteresować młodzież i zbadać oczywiście przy okazji preferencje edukacyjne ich na rynku pracy, zrobiliśmy taką małą loterię fantową. Młodzież może przygotować swoje odpowiedzi. Na podstawie tego sobie nie dosyć, że zestawimy informacje na tym, jak młodzież wybiera daną szkołę. Dodatkowo fantowe gadżety dostaną w prezencie od nas po uczestnictwie takiej loterii. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, no.
trakcie, kiedy młodzież odwiedzała stoiska poszczególnych szkół i poznawała prezentowane oferty, na scenie w specjalnie przygotowanych programach artystycznych wystąpili uczniowie. Która szkoła oferuje prawo jazdy na samochód i ciągnik rolniczy i to kompletnie za darmo? Ponadto zawód ten oferuje wiele korzyści. Dzisiaj żadne zmechanizowane gospodarstwo nie obejdzie się bez wykwalifikowanego mechanika. Targi odwiedziło sporo zaproszonych gości, m.in. poseł Krzysztof Paszyk. Z wielkim uznaniem patrzę na tą inicjatywę już po raz 9 realizowaną przez samorząd powiatu wągrowieckiego. Rynek pracy dzisiaj otwiera się dla młodych ludzi. Oni nie są skazani na beznadziejne zarobki, na brak perspektyw, tylko trzeba wysiłek podjąć właśnie, żeby skojarzyć predyspozycje i umiejętności i chęci kształcenia się w jakimś kierunku z ofertą, jaką daje rynek pracy. Myślę, że pierwszy krok tu dzisiaj w Wągrowcu samorząd powiatu zrobił, reszta należy do uczniów, reszta należy do młodych ludzi, ale uważam, że z optymizmem mogą spoglądać na swoją przyszłość zawodową. Organizatorem 9 targów edukacyjnych był powiat wągrowiecki.